kapuściana jest bardzo groźnym szkodnikiem warzyw kapustnych, w ogóle roślin kapustowatych. Ma 3 pokolenia, dlatego też zagraża i wczesnym, i średniowczesnym, i późnym warzywom kapustnym, rzodkiewce, żeruje również na chrzanie. Monitorowanie tego szkodnika, pojawu tego szkodnika ma na celu ustalenie dokładnego terminu zabiegu. Jeśli monitorujemy, wtedy ustalamy ten zabieg w takim czasie, kiedy on będzie najbardziej skuteczny. Monitoring prowadzi się różnymi metodami, od tych najprostszych, liczenie jaj, odławianie przy pomocy żółtych tablic lepowych, naczyń Merika, do tych takich troszeczkę skomplikowanych, czyli pułapki zapachowej. Pułapkę zapachową opracowaliśmy wspólnie z firmą Methem. To działanie tej pułapki polega na tym, że jest tam pojemnik, w środku tego żółtego walca jest pojemnik, z którego się ulatnia zapach rośliny żywicielskiej. Dla tego szkodnika do pułapki wpada samica ciężarna i po odłowieniu średnio z 2 pułapek 2 samic w ciągu 2 dni ustalamy termin zabiegu. Jeśli jest ładna pogoda, to po 2-3 dniach. Jeśli pogoda jest pochmurna, deszczowa, czy też bardzo wietrzna, taki zabieg wykonujemy dopiero po 4-5 dniach.